Cześć faworki! Witamy Was w tych jakże pięknych i mroźnych okolicznościach przyrody. Za naszym oknem jest biało, za Waszym pewnie też. Cały świat wygląda jakby wyprawy w śnieżynce turbo. No ale nie wszyscy się z tego cieszą. Dlaczego, Maja, nie cieszysz się z śniegu, który jest za oknem? Nie lubisz, jak pada? Mam do śniegu stosunek, można powiedzieć, ambiwalentny. Dlaczego tak jest? Za chwilę Wam o tym opowiemy. Ale najpierw może się standardowo opiszemy. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego wyglądamy tak, jak wyglądamy. To nie do końca jest tak, że nasz stylista rzucił papierami, chociaż trochę wyjechał akurat na zimowe ferie. Po prostu chcieliśmy swoim wyglądem podkreślić zimowy charakter tego odcinka, dlatego ja mam na sobie sweterek niebieski w jakieś takie norweskie wzorki, śnieżynki i inne serduszka rozpinane na guziczki, a na głowę mam czarną, futrzastą czapeczkę, uszankę Russian style. Jak to kiedyś w jednym barze pan barman, jak zadzwonił zapytać, czy tam została, zapytał, czy to jest taka z tymi. No więc ona jest właśnie z tymi. Kutasikami. Tak! Takie ma srebrne sznureczki, na końcu tych sznureczków są takie futrzaste pomponiki. Mam trochę kiedyś powiedziała, że to wygląda jak królicze łapki. Ale to nie są królicze łapki, żeby było jasne. To jest 100% vegan. Ja mam na sobie czarną bluzkę z długim rękawem oraz brązową czapkę. I tak naprawdę nie podkreślam żadnego zimowego vibe'u, tylko po prostu mam ogarnięte włosy, a Monia mnie wspiera swoim strojem. Dla odmiany siedzimy na szarej kanapie, ale w tle jest brzoskwinkowa ściana, a nie biała. No dobrze, Moniś, słuchaj, powiedz mi w takim razie, co ci przeszkadza w śniegu, albo co w ogóle osobom niewidomym przeszkadza w śniegu? No, to, że leży. Bo jak pada, to jest okej, ale jak już leży, to jest trochę gorzej. Na przykład, jeżeli zacznie padać wieczorem, i tak przez całą noc sobie napada, wychodzicie rano do szkoły albo do pracy, jeszcze nie zdążą odśnieżyć i jest wszędzie równo zasypane takim świeżym, puszystym śnieżkiem. No i nie wiadomo, gdzie chodnik, a gdzie trawnik. I jeżeli tego śniegu jest na tyle dużo, że pod laską tego się nie da wyczuć, no to jest bardzo trudno, żeby znaleźć swoją drogę. Potem już jak mija jakiś czas, minie parę dni z tym śniegiem, to się ubije, też już trochę jest odgarnięte na boki, więc czasem nawet widać te chodniki. Druga kwestia jest taka, że jak już się zacznie akcja odśnieżania, to pojawia się taka nowa jednostka miejska jak zaspa. No i ta zaspa ma tendencję do pojawiania się w najmniej spodziewanych miejscach. Osoby niewidome generalnie poruszają się zazwyczaj po jakichś dobrze sobie znanych, wypracowanych przez lata dróżkach, trasach. Które stają się nagle nieznane. Które stają się nieznane, bo na przykład jeżeli macie do przejścia duży plac i zazwyczaj przechodzicie go w konkretny jeden sposób, a nagle na środku tej waszej trasy staje zaspa, no bo ten plac został odśnieżony według jakiegoś wielkiego, nieznanego planu i ktoś sobie wymyślił, że akurat to będzie idealne miejsce na zaspę. Tam, gdzie zawsze było przejście, to teraz go nie ma. Myślę, że jest plus taki, że jeżeli nawet nie jesteś w stanie znaleźć swojej ścieżki i jeszcze wpadniesz w taką zaspę, to przynajmniej upadniesz na coś miękkiego. To prawda. Tak, to jest przynajmniej miękkie lądowanie, bo gorzej jak są wykopy, na przykład tutaj ostatnio koło mnie zmieniali rurę i była dziura w ziemi i jakby się tam wpadło, to by nie było miękkie lądowanie, więc tak, zdecydowanie lepsze zaspy niż dziury. No jak jest w przypadku osób słabowidzących, wam nie przeszkadza śnieżek w żaden sposób? Myślę, że jest bardzo kwestia indywidualna i myślę, że bardzo często jest to dosyć podobne doświadczenie jak u osób, które nie muszą mieć jakichś szczególnych problemów ze wzrokiem. Przede wszystkim na pewno jest to problem dla tych, którzy mają światło wstręt. Śnieg zresztą też bardzo często sportowcom przeszkadza, dlatego są też specjalne okulary, specjalne gogle przeznaczone do takich właśnie, powiedzmy, spacerów czy użytkowania zimą. Tak poza tym, no to też tak standardowo nie zawsze widać na przykład, że gdzieś jest dany fragment oblodzony, albo jeżeli nie znasz danej... O, a widzisz, i tutaj osoby niewidome mają ten plusik, że nawet jak idziesz po lodzie, się poślizgniesz, masz laskę, którą możesz się zaprzeć dodatkowo i się nie wywalasz. To musi być osoba niewidoma, ale może być też osoba słabowidząca, która wyjątkowo zdecydowała się użyć swojej laski ze względu na trudne warunki atmosferyczne i pogorszoną widoczność. Czy dla słabowidzących na przykład śnieg nie jest też jednak czasem plusikiem, że jest jaśniej i że w związku z tym czasem trochę lepiej łatwiej widać? Łatwiej zobaczyć kupę. A, no widzisz. O, serio? Bo jest większy kontrast. No tak, bo jak naprawdę, jak idziesz na przykład czasem po trawniku, jak masz taką potrzebę, nie? To jest, śnieg to jest podłoże WCAG 2.0, bo jest powiększony kontrast. Tak, widzisz wszystko, co się na nim znajduje, bez względu na to, czy jest to brązowe, czy żółte, więc to jest naprawdę duży plus. Monia, czy chcesz wywołać trzecią wojnę światową i ogłosić światu, że niewidomi nie lubią śniegu? Prawda jest taka, że oczywiście śnieg czasami utrudnia trochę życie, ale cóż nam nie utrudnia życia, przecież wiadomo, że być niewidomym jest tak strasznie ciężko. No, więc generalnie wrzucamy sobie to w koszty
I śnieg ma też wiele zalet, bo dużo osób niewidomych uprawia sporty zimowe, jeździ na nartach, jeździ na snowboardzie. Ale bo stop. Jak niewidomy może jeździć na nartach albo na snowboardzie? Na łyżwach jeszcze rozumiem, bo sami jeździliśmy, ale narty i snowboard to wydaje mi się być bardzo dynamiczny sport. No, to jeżdżą dynamicznie i tak z góry na dół. I snowboard i narciarstwo są dyscyplinami paraolimpijskimi, zimowymi i są tam też osoby niewidome klasyfikowane. Narciarstwo zarówno biegowe, w ogóle biegówki są bardzo popularne wśród niewidomych. Wszystkie sportowe kluby dla osób niewidomych, które w Polsce działają, mają zawsze sekcję biegówek, także to jest super popularne. Ale też narciarstwo alpejskie, narciarstwo zjazdowe jest jak najbardziej paraolimpijską kategorią i tam osoby w kategoriach od B1 do B3, czyli B1 to niewidomi, B3 to słabowidzący, startują i dają radę. Jeśli chodzi o snowboard, to z tego co wiem, jest to trochę mniej popularny jeszcze wśród niewidomych sport, ale też funkcjonuje. Ja osobiście nie jeździłam na snowboardzie, ale jeździłam na nartkach. Wyglądało to w ten sposób, że instruktor po prostu jechał przede mną i ja jestem jeszcze początkującą narciarką, więc też nie rozwijam nie wiadomo jakich prędkości. Jechałam za nim, po prostu słyszałam, gdzie on jest, więc jakby słysząc go, wiedziałam, że mam jechać tam, gdzie go słyszę. On też do mnie wołał, że no to teraz będziemy zakręcać i tak dalej. Z tego co wiem, to takie bardziej zaawansowane jeżdżenie na nartach, które się w Alpach odbywa, w wykonaniu osób niewidomych, wygląda w ten sposób, że instruktor czy przewodnik, już powiedzmy na wyższym etapie, ma radyjko i osoba niewidoma, no bo tam wiecie, no to już się jeździ w kaskach, bo to są duże prędkości, gdzieś tam w tym kasku ma słuchawkę i słyszy to, co mówi przewodnik. A ja mam pytanie, bo powiedziałaś o tym, że miałaś doświadczenie z jeżdżeniem na nartach, a powiedz mi, jak z poczuciem bezpieczeństwa w twoim przypadku było, jak, no bo też zakładam, no to jest specyficzny ruch, inaczej też czujesz przestrzeń, jakby nie miałaś problemów ani, nie wiem, czy z równowagą, czy właśnie z takim zaufaniem, no bo tego instruktora tak naprawdę nie znałaś. Jakie to było dla ciebie przeżycie? Znaczy z równowagą nie. Ja mam generalnie w miarę niezłą równowagę i przy innych jakichś sportach też to czuję, ale kwestia poczucia bezpieczeństwa na pewno. To było tak, że ja byłam na tych nartach w wieku lat, no 20 paru, więc to też jakby pewnie każdy, kto się uczył w dorosłości jakiegoś sportu, to też to poczuł, że to nie jest tak jak że podchodzi się do tego z takim pełnym zaufaniem, jak w wieku 5 lat, kiedy się czegoś uczył. Jak masz 5 lat, to w ogóle nie myślisz o jakimś niebezpieczeństwie, nie? Tak samo, nie wiem, idziesz na jakąś super szaloną kolejkę czy karuzelę w Wesołym Mieście, w Wesołym Miasteczku, to nie myślisz o tym, że możesz z niej spaść, tylko się świetnie bawisz i tak samo pewnie ze sportem. No i oczywiście miałam taki duży lęk, żeby rozwinąć jakąś większą prędkość. Na szczęście w ogóle byłyśmy w takim momencie z koleżanką, bo to już był koniec sezonu, byłyśmy w Polsce, to było w marcu, więc praktycznie nie było ludzi. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jakbym jeździła na tym stoku, gdyby tam jeszcze byli ludzie, których musiałabym omijać, bo jakby jedyną kwestią, która we mnie wywoływała jakieś takie poczucie zagrożenia, to była prędkość, którą w pewnym momencie już udało mi się osiągnąć, że bałam się, że za szybko jadę i się wywalę. No ciekawe to było doświadczenie, ale na pewno potrzebuję więcej praktyki. I no chciałabym też na snowboardzie kiedyś spróbować. Ja w ogóle jak byłam mała, to strasznie lubiłam jeździć na kulik. Ojejku, tak, pamiętam jak na takich wielkich saniach, do których... To jest zupełnie inny kulik, bo no taki... są dwa rodzaje tak naprawdę. No to albo słucham, na jakie się jeździ w Łodzi? Nie, bo to nie w Łodzi, ale na takich wielkich saniach to domyślam się, że konie, tak? No. A ja mówię o takiej wersji, gdzie po prostu przerzebiasz saneczki jedne za drugimi do samochodu i samochód ciągnie. A, nie, to jest hardcore. To są konie mechaniczne. Nie, no to ja na taki prawdziwy kulik, jak wiesz, Kmicice i Olenka Billewiczówna, że tutaj sanie, że konie, że pochodnie, bo kiedyś nawet byliśmy na takim kuliku, że w nocy mieliśmy pochodnie. No i też na takim byłem, ale to naprawdę... W samochodzie? Nie, no to z końmi, come on! Byłem w górach, ale wiesz to co? Dla mnie osobiście jakby większe wrażenie robiło to na tych sankach, bo to... Spaliną w twarz, no super wrażenie, nie, ekstra! Polecam każdemu, świetny na cele! Ja byłem którymiś sankami, wiesz, z kolei, ale pamiętam, że też najlepszym elementem było to, że w pewnym momencie z moją koleżanką spadliśmy z tego, przeoraliśmy się tak przez dobre parę metrów po ziemi, potem musieliśmy już dochodzić na pieszo. Też nie musiałeś jechać, tylko mogłeś iść na pieszo. A jak jesteś na takich dużych saniach, to nie możesz z nich wypaść. Znaczy, jakbyś wypadła, teraz ci byłoby gorzej. Kochani, dajcie znać, czy wy lubicie śnieg i jakie są wasze ulubione aktywności zimowe. Napiszcie o nich w komentarzach, chętnie poczytamy. I czy już mieliście okazję jakąś z tych aktywności wykonać? Czy ktoś był na nartach, albo czy ktoś przynajmniej był na sankach? Kto lepił bałwana?
Pochwalcie się, jak tam wasze śniegowe zabawy. A my widzimy się z wami już niedługo, także pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ciao!